Cześć mój drodzy, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku w Stumble Guys, a w dzisiejszym odcinku zagraliśmy w betę w Stumble Guysie. Ej, dlaczego jak ja wybrałem tego skina Mr. Stumble, to tu mi pisze Gamibara, zablokowane XD. I jak widzicie, mam tylko te dwa skinki, ponieważ dopiero co uruchamiałem betę. I mój drodzy, wam pokażę nowe skiny, jakie znajdują się w grze. Jest ten Sundark Andel, ale on też jest w oryginalnej wersji. Jest na przykład Gamibara, tylko nie wiem dlaczego on ma taki dziwny kolor. Powracając do epickich, mamy też, mój drodzy, takiego czerwonego miśka Cherry Bear. Ale omówmy sobie wszystko. W zwykłych chyba i w nietypowych nic się nie pozmieniało. W rzadkich jest Razzy Bear. To też jest nowa postać, mój drodzy. Nowa skóreczka, którą będziemy mieli w oryginalnej wersji niedługo. A, mój drodzy, i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. I pamiętajcie, że za dwa dni w sobotę o godzinie 18 organizuję live'a. Robię live'a. Dobra, więc co mamy dalej? Tutaj tylko Razzy Bear został dodany. I co my tutaj dalej? Scrollując, nową postacią, jako tu widzimy, to właśnie ten Cherry Bear epicki, czyli taki czerwony misiek. Jest Metal Viking, który jest też w oryginalnej wersji Stumble Guys, nie w becie. Jest na przykład, mój drodzy, taka postać jak... dalej w epickich już nie ma. W legendarnych mamy postać nową, czyli Non-Binary Pride oraz Ace Pride. To są dwie nowe postacie, Non-Binary Pride i Ace Pride. Ich włosy tak się błyszczą, masakra. Dalej mamy Gamibarę właśnie. Gamibara to jest ten skin żelkowy, tylko w wersji Capybary. I nie wiem dlaczego on jest tak czarny, nie wiem jak je w becie zdobyć. Dalej powracając, scrollując, to mamy postać Laser Shark też, która się niedługo pojawi w oryginalnej wersji Stumble Guys i już za kilka godzin nawet. Ninja Copter już jest. Co my tutaj mamy dalej? Dark Peel legendarny, czyli ciemna skórka, i to jest taki banan serowy ciemny, taki banan złoczyńca Dark Peel. Nie wiem jak to nazwać. Dalej scrollując se niżej, mamy nową postać legendarną, czyli Jetpack Jones. To jest postać, który już w czerwcowym karnecie się pojawi za darmo. Znaczy za 1200 klejnotów. A te trzy misie, o których wam kiedyś opowiadałem, Razzy Bear, Cherry Bear i Pineapple Bear, będą dostępne w darmowym karnecie, ale prawdopodobnie w lipcowym. Dalej, jaką mamy postać, to postać Pineapple Bear, legendarną, oraz 3D Gaia legendarnego, ale to już mamy. Dalej, kolejną postacią nową, co tu jest jeszcze nowego? Chyba tutaj, no, tutaj mój drodzy w legendarnym już nie ma, ale scrollujmy dalej, zobaczcie ile jest teraz specjalów. Najnowsze specjale, ej w ogóle dlaczego tu nie ma... Tu nie ma Orbita w tych specjalach, lol. W tych specjalach nie dodali Orbita. Pierwszą nową postacią specjalną to jest Jane Nyan Beast. Według mnie to powinna być, no nie wiem, pomiędzy legendą a specjalem właśnie Jane Nyan Beast. Kolejna postać, jaką mamy, to Pixel Orbit. Zwykłego Orbita tutaj niestety nie mamy w tym karnecie, nie wiem gdzie on się zapodział, ale mamy Pixel Orbit. Kolejną postacią nową to Golden Robo, która niedługo ma wejść do gry. Kolejną nową postacią to Twister, czyli takie tornado i jeszcze skinki latają dookoła, więc naprawdę spoko. Kolejną nową postacią jest tutaj, i to jest ostatnia chyba postać nowa, to jest mój drodzy Liquid Rainbow. Liquid Rainbow, czyli taki człowiek woda, ale nie rain. No i mój drodzy, dzisiaj właśnie sobie zagramy troszeczkę w betę, tutaj w betę Stumble Guys. Mam na razie podstawowe takie emotki. Nie mam żadnych takich... No nie mam takich żadnych specjalnych emoteczek. Ale w ogóle co to jest za Stumble Pass? Co to jest, mój drodzy, za Stumble Pass jakiś dziwny? Ej, w becie Stumble Pass trwa aż rok, więc naprawdę dużo czasu, bo w becie Stumble Guys, Stumble Pass w becie trwa aż ponad rok, albo równo rok. Więc dobra, a sprawdźmy, czy mamy nowe mapeczki. Mamy nowe mapki, mój drodzy, już to widziałem. I teraz zrobimy sobie trzy nowe mapki.
tak na 32 gracze. Będą to takie mapki, jak na przykład mapeczka Sharks. Pierwsza mamy tutaj Sharksa, ale myślę, że ją damy na finał. Więc pierwszą mapeczką, tutaj są w ogóle trzy nowe mapki. Jest mapeczka Sharks, czyli bombardment z rekinami. Jest mapeczka Elimination Base, czyli taka, gdzie wygrywa osoba, która ma najwięcej fragów. Oraz mapeczka, moja ulubiona mapeczka, czyli Burrito Bonanza. Weźmiemy sobie te trzy mapeczki. Na początek może myślę, że damy sobie mapeczkę Elimination Base. Na drugim miejscu damy sobie, mój drodzy, mapeczkę Burrito Bonanza, która jest naprawdę spoko. I na trzecim miejscu damy sobie mapeczkę Sharks. Więc dobra, tworzymy, mój drodzy, grupeczkę na 32 gracze i widzimy się w grze. Więc mamy, mój drodzy, pierwsza mapeczka to Elimination Base. Wyeliminuj graczy. Oh my god, co to jest za mapka. I mój drodzy, wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej fragów. Ja ogólnie nie lubię mapek nerfa w Stumble Guys. Nienawidzę. Ta ikona pierwsza tego ludzika oznacza, że ten... To oznacza ta ludzika, że ile zabiłem graczy, a ta druga ikona takiego sortowania śmieci to jest jakby ile razy ja zginąłem. O, jak widzicie, jeden raz zginąłem i trzech graczy mam zabitych. Tutaj mamy jakąś kozacką broń oraz tarczę, więc myślę, że, nie, że naprawdę spoko, a to jest nasza dopiero pierwsza mapeczka, w jaką gramy na becie, więc myślę, że może być trochę spoczko. A pamiętajcie, że to są... wszystkie boty. Pamiętajcie, że to są tylko boty, to nie są prawdziwe gracze i jeszcze ta mapeczka oficjalnie nie dotarła do gry. Ale dobra, 6 fragów mam, ale zobaczcie, ile dużo czasu, mój drodzy, aż 180 sekund, bo według mnie to jest naprawdę... Patrzcie, jeszcze jest tablica klasyfikacyjna z lewej strony i ona mówi, na jakim jestem miejscu. Na razie się nazywam player coś, bo nie mogę zmienić po prostu nazwy. Nie wiem dlaczego, ale kosztuje 100 klejnotów. No i dobra, tutaj walczymy. Nie za bardzo lubię mapki nerfa w Stumble Guys i ogólnie mega długo trwają, więc no. Wow. Oczywiście o 18 w piątek, znaczy w sobotę będzie live, ale no. Ale nie wiem, czy mi się to na pewno uda, czy nie, ponieważ to naprawdę będzie ciężko. Dobra. Prawdopodobnie będzie live do 20, do 19, nie wiem, jakoś tak. No i patrzcie, zginąłem kolejny raz, po raz kolejny. Ej, jakiś bot się nazywa Szymańska D, który jest na trzecim miejscu z siedmioma fragami. Dobra, mamy leczenie się, chociaż mi na dobrą sprawę to leczenie było niepotrzebne. O, tu kolejne leczenie. Po co mi aż tyle leczenia? Te mapki nerfa są naprawdę złe, ja nie lubię ich. Ja ich osobiście, tych mapeczek nerfa, nienawidzę. I dobra, zabiliśmy kolejnego bota Stumble Guy'a. Tutaj jest jakiś Corrigan 3 bot. Mamy już 11 fragów, o kurczę. Nie mam tam, ja nie lubię jej. Nie lubię tej mapeczki. To chyba moja najgorsza mapa, a najlepsza to ta Burrito Bonanza, a na trzecim miejscu ta Sharks. Znaczy na drugim. Przepraszam bardzo. Ale na razie te trzy mapeczki zostaną dodane niedługo do gry. Prawdopodobnie zostaną one dodane za 5 dni, coś około tego, 5 czerwca może. Dobra, o kurczę. Przynajmniej mamy więcej fragów niż umierania. Dobra, moi drodzy, widzimy się po krótkim cięciu i jak widzicie, mamy 23 zabitych gości i mamy jeszcze 9 odrodzeń, więc naprawdę całkiem spoko i jakie ładne tło. Dobra, więc teraz będzie druga, kolejna mapeczka, czyli oczywiście mapeczka Burrito Bonanza, ponieważ taką sobie ustawiłem. Burrito Bonanza. Jeśli chcecie poradnik, jak wejść do Stumble Guys Beta, to zostawcie tutaj łapeczek do góry i w końcu mamy emotki. Patrzcie na tą ładną mapę. No zobaczcie, co to jest za mapa. Ej, dali radę, goście, dali radę. Wow, ej. Ty, musimy uciekać przed jakimś burrito, mój drodzy, tutaj. A tu są jakieś frytasy. Zobaczcie, jakieś fryteczki tu są. Dobra, skaczemy. To są, mój drodzy, jakieś fryteczki. Jak mnie odbiło, dobra. Ale ta mapa jest naprawdę kozak, bo wiele trików na niej można robić. A to są jakieś bałki z kukurydzy.
Tu jest jakiś ketchup i musztarda. A mogę tu wejść? Oh my god, jak to mnie wybija. Jak to mnie fajnie wybija, zobaczcie. Ale dobra, musimy to przejść, aby przetestować tamtą mapę Sharks. A jeżeli nie chcecie, abym wam psuł niespodzianki z tymi mapami, to pograjcie sami w te mapy. Albo po prostu poczekajcie, aż będą. Musimy nie wpaść do gorącego grilla, bo tutaj do jakichś dostach. Ten. A można wejść na ten ogórek? Można dotknąć, ale nie da się wejść. Tak jak z tym hydrantem na Bodbaszu. Dobra, a tu jakaś musztarda i ketchup się leją, mój drodzy. Tu jakaś... Wow, jak mnie cofnęło, ale ta mapa wcale nie jest taka, taka prosta, widzowie. O kurde. O kurde. O nie, 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 nie. Dobra, przeżyjemy, przeżyjemy. Ja po prostu chcę tu się na tej mapie pobawić, bo... Patrzcie, jak boty są daleko. O kurde. Nawet jest dźwięk. Posłuchajcie sami tego dźwięku. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie. Bo właśnie podgłośniłem telefon. Na tą fasolę chyba nie da się wejść. Patrzcie, da się dotknąć, ale nie da się wejść. I respimy się z powrotem tutaj, więc dobra. O Jezu, jak mnie wybiło to. Jak ta musztarda mnie wybiła, dobra. Więc teraz go, bo naprawdę tego... O Jezu, naprawdę tego nie przejdziemy, naprawdę. Wow, co to było? Naprawdę, mój drodzy, ja muszę szybko tu biec. Bo już dwie osoby wygrały. Co to było? Jak mnie przygniotło? Wskoczymy tak od tyłu? Dobra, mój drodzy, przechodzimy. Dobra, mój drodzy, po dwóch minutach się widzimy z powrotem. Więc tak, mamy mapeczkę Sharks. Oh my god, co to jest za kozak, przekozacka mapa, mój drodzy. Naprawdę ona jest przekozacka i pewno nie da się wskoczyć na tamte beczki, tak zgaduję. Wow, jak to wszystko niszczy fajnie. Jak to wszystko ładnie niszczy, zobaczcie. Te ryby wybuchają? Patrzcie, te ryby wybuchają, czyli to jest takie bombardment, tylko że zamiast bomb lecą z kości ryb, ale dla mnie to nie jest przydatna mapeczka. A da się wskoczyć na te beczki? Oh my god. O nie, 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 nie. Mój drodzy, ale to nie jest, jeszcze nie koniec odcinka, ponieważ właśnie teraz sprawdzimy, czy da się stanąć na te beczki. Da się, ale one się zatapiają. Da się. A jak ta ryba mnie wybije, tak? Wow! Nie, 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 nie. A, i przegrałem. No ale dobra. W każdym razie już sprawdziliśmy tego mita. I jeszcze mamy koło darmowe. Na szczęście była króciutka reklama, tylko 5 sekund trwała. I coś mi się tu pobagowało. Bo dlaczego ten Diamond Demon jest ogólnie taki... O! Epicka postać. Nyx. Ale dlaczego ten Diamond Demon jest taki dziwny? Bo ten Diamond Demon jest zwykły, tam pisało. Że on jest zwykły. A czy można na becie na telefonie, bo na komputerze wiem, że da się to zrobić. Ale nie wiem, czy na telefonie się da. Jakby... Patrzcie. Kupić sobie klejnoty i żetony za darmo. Dobra, mój drodzy, chyba nie da się kupić niestety tutaj, jakby wiecie czego. Chyba nie da się kupić tego, no, tych klejnotów i żetonów za darmo, ale jak widzicie, mamy wszystkie moje postacie, to te właśnie trzy. No i mój drodzy, właśnie chciałbym pozdobywać na tego Stumble Passa tutaj, ale on kosztuje aż 1200 klejnotów. Właśnie, więc mój drodzy, będziemy się żegnać. Jeśli odcinek z bety wam się spodobał, zostawcie tutaj łapkę do góry, subskrypcję na tym kanale. No i co? Pa, pa! Mój drodzy, jednak to jeszcze nie koniec, ponieważ wróciłem na swoje oryginalne konto i mam, mój drodzy, darmowe koło, więc sobie otworzymy, żebyście wiedzieli, co mi wypadnie. Dobra, 5-sekundowa reklama, więc kręcimy kołem szczęścia i pewno to nie będzie nasz szczęśliwy dzień, ponieważ dostajemy epickiego duplikata, konwertujemy na 15 żetonów, ale w zamian, w ogóle to koło specjalne jest najdroższym kołem w grze, jakim widziałem, naprawdę. Mogę sobie w ogóle to otworzyć jedną epicką skórkę, więc otwieramy szczęśliwe kręcenie epickie lub lepsze i uwaga, uwaga. No i nigdy nie trafię tego specjalnego senseja, ale mamy duplikata mumii. No i już nie możemy kręcić, co za to jest takie głupie.